I to jest wszystko fajnie poukładane, nie? Jeden przez telefon, drugi na żywo, ale te spotkania na żywo zdecydowanie bardziej wola. Bernadeta Kowalską, jakże zapowiedział, tak samo mogę już teraz uczynić, jest tu na żywo. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Ciebie, witam Was moi kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Bernadetko, spotykamy się z kuli takiego, no w sumie z kuli dwóch rzeczy. Bo one się łączą i to bardzo mocno się łączą ze sobą. Płyta ulubione i koncert promocyjny tej płyty, to jest rzecz, która jest już za nami. Na tym koncercie 25 czerwca w sumie podsumowałaś swój taki pewny etap artystycznego życia, podróży. Jaki to był przedział lot? 2005 rok, 2012. Przepraszam bardzo, 2017, czyli w sumie 12 lat. 12 lat. 12 muzycznych lot. Publiczność dopisała. Publiczność bardzo spontanicznie też reagowała za każdym razem, kiedy my powiedzieli Bernadetta Kowalsko. Jest coś takiego, że przez te 12, bo teraz już będzie więcej, ale w tym przedziale przez te 12 lat spodziewałaś się, że to będzie tak wyglądało od tego 2005? Że jak Kaś się powie Bernadetta Kowalsko, to będzie szał, euforia, radość? Ja myślę, że nie wiem, czy są tacy ludzie, którzy od razu zakładają taką hossę. Także po prostu może każdy rok przynosił dla mnie coś bardziej takiego fajnego, że o, rzeczywiście się przyjęła piosenka, że pomalutku już właśnie i publiczność, i moi fani gdzieś się ta cała, że tak powiem, ten cały krąg tych wspaniałych ludzi, którzy kochają moje piosenki, że się to właśnie obok mnie się robiło, że tak powiem, mogę powiedzieć ciasno, tak po naszemu, ale rzeczywiście nie zakładałam tego, wiesz, ja startowałam z piosenką jak promyk słońca, z piosenką, która mówiła o mojej wnuczce, której po prostu nie udało się wygrać z chorobą i może gdzieś nie od razu. Chciałam się wtedy z tym podzielić, co się stało, po prostu przekazać swoje emocje, które we mnie były i może nie zakładałam tego wszystkiego, co teraz jest. Moi drodzy, dzisiaj Bernadetka jest w moim studium. Dzisiaj takie podsumowanie tego koncertu. Kto nie był, to będzie mógł przynajmniej o nim trochę posłuchać. Muzyczne podsumowanie 12 lot to płyta ulubione, to koncert promocyjny tej płyty. A czy jesteś w stanie powiedzieć przez te 12 lot, co muzycznie się zmieniło w tych utworach? Jak one się ewoluowały, rozkręcały? No bo każdy chyba się troszkę różni jednak od siebie, nie? Tak, dokładnie tak. No na pewno, wiesz, na samym początku to jeszcze mogę to śmiało powiedzieć i ciągle się do tego przyznaję. Jak gdzieś słucham pierwszych piosenek, to gdzieś tam widzę to, że człowiek jednak cały czas pracuje nad swoim głosem i na pewno ten styl śpiewania, interpretacja po prostu utworu, gdzieś się to rozwija i rozwijało się i to ja sama słyszę. Ale przede wszystkim cieszę się bardzo, że tak jak na początku w naszym zespole byli instrumentaliści, potem gdzieś był taki moment, że postawiliśmy właśnie na grupę taneczną, a teraz się cieszę, bo znowu są ludzie, którzy grają tą muzykę na żywo i tutaj ciągle właśnie Jurek ma takie zadanie, że ciągle gdzieś wracamy do utworów i po prostu te instrumenty dokładacie. Tak, instrumenty dokładamy, instrumenty, które mają zagrać na żywo, po prostu są i tak dalej. Także myślę, że muzycznie dla mnie teraz jest to bardzo fajnie. Bardzo kocham, jak instrumenty na żywo grają, chociażby dlatego, że każdy z nas i nasi widzowie, i nasi słuchacze, fani właśnie doceniają to, że te instrumenty są, że są te wstawki instrumentalne, że widzą, że te skrzypce zagrają, puzon, saksofon i to jest właśnie takie fajne i tego będziemy się chyba trzymać. Właśnie chciał Ci powiedzieć, że to nie jest jeden czy dwa instrumenty, bo ten kramik tam macie taki dosyć spory, tak, wystawiony, jak tam chłopcy widać się to wszystko szykują. Ja powiem, kurde, oni przyszli handlować tu czymś albo co, a tu takie przeszkadzajki, tak, tu właśnie. Tak, nie ukrywam, że też jeszcze wracamy, oczywiście też zapraszam grupę taneczną Marakuja często do naszych wspólnych występów, jeżeli koncert jest rozbudowany i gdzieś takie założenie jest organizatora, ale też jest fajne to i to znowu dla mnie, tak jak mówię, niczego nie mogę zakładać, co się wydarzy w moim życiu takim muzycznym. Tutaj dzieją się fajne rzeczy, że na ostatnim koncercie
graliśmy taką bardzo fajną imprezę i wyobraźcie sobie, że przyszedł do nas młody człowiek z orkiestry Dęty i Stąpkowic, który powiedział: a pani Bernadetto, a mogę z wami zagrać? Niesamowicie uzdolniony. Rytm po prostu, no myślę, że urodził się z taką niesamowitą rytmiką i już się okazuje, że w sobotę będziemy razem, zaprosiliśmy tego młodego człowieka do wspólnego koncertowania i będzie grał z nami na bongosach. Także proszę, myślę, że to bardzo będzie bardzo fajne. A przede wszystkim ciekawe, bo jest to chłopczyk, który ma, ja wiem, 9-10 lat. Czyli na razie gra na perkusji, gra po prostu na wszystkich przeszkadzajkach. Świetnie mu wtedy szło właśnie na poprzednim koncercie. No i myślę, że zrobimy taką gratkę dla naszych fanów, że zobaczą małego. Na pewno znowu mnie będą teraz pytać, czy, bo zawsze mnie pytają o skrzypkę, czy to jest mój syn, a teraz mnie zapytają, czy to mój wnuk. No na razie bongosy są zdecydowanie większe od niego. Bernadetta, Godo, że nie jest pewno tego, co się wydarzy, a ja jest pewny tego, co się wydarzy, bo już za chwilę wydarzy się kolejne pytanie do Bernadety. To skoro Rzek jest pewny tego pytania, to śmiało mogę je zadać. Płyta składankową wydano. Koncert promocyjny za nami. A co przed tobą, Bernadetko? No przed nami już nasza nowa płyta, kolejna nasza nowa płyta, już, czyli 10. Myślę, że późną jesienią albo wcześniejszą. Zobaczymy. Jedno, co mogę powiedzieć. Przestałam się spieszyć. Spieszymy się powoli. Tak, spieszymy się powoli, dlatego że materiał muzyczny mamy, że ciągle jeszcze po drodze po prostu sięgamy po nasze stare też polskie przeboje, które też nasza publiczność uwielbia, jak się śpiewa. Także płyta już praktycznie jest zakończona, więc przed nami. No a tutaj muszę się uderzyć w piersi, że na pewno musimy po prostu w tym roku zrealizować przynajmniej 2 teledyski, bo z tym niestety, przyznam się szczerze, jesteśmy troszeczkę do tyłu. Do tyłu. Płyta, teledyski, ale też koncertowanie chyba. Koncertowanie, tak. Praktycznie mogę powiedzieć śmiało, że jak tylko mogliśmy stanąć w plenerze, to cały czas się dzieje. Spotykamy się w różnych miejscach. Jeżeli do tego dojdzie, a chciałabym bardzo i życzmy sobie tego wszyscy, że w sierpniu, z końcówka sierpnia będziemy w Szczecinie, w Gdyni, praktycznie mogę powiedzieć, takie małe tournée mamy. Także, pomorskie, tak dokładnie. Także tylko trzymać kciuki i życzyć sobie, nam wszystkim i tym, co po prostu i pracują, i w domu są, żeby było dobrze i trzymam kciuki, trzymajcie razem z nami, żebyśmy mogli być zdrowi i czuć się bezpiecznie. To my trzymimy kciuki za to, żeby Bernadetka i zresztą wszyscy mogli się trafić na kolejnych koncertach. Nie wiem, czy wypadło o to pytać, ale chyba jednak ja, bo to taki czas, że wszyscy myślą o urlopie. Ty już myślisz o urlopie? Ja mogę powiedzieć, że urlop mam cały czas, bo to, co robię, to przynosi mi radość, więc każdy koncert wyjazdowy dalej, bliżej, to traktuję właśnie jak wyjazd taki urlopowy, połączony z przyjemnym i pożytecznym, ale rzeczywiście czekają mnie 2 wypady takie typowo kobiece. Na weekend są zapowiedzi, myślę, że się zrealizują, no i będzie fajnie. Czyli to jest takie urlopowanie, tak, szybko, takie intensywnie, weekendowo. Intensywnie, weekendowo. No dobrze. A poza tym, może nie planowałabym w tym roku wyjazdu za granicą, to jest takie moje zdanie i chociaż nie ukrywam, że mieliśmy do zrealizowania koncert, który był z tamtego roku, miał się odbyć w tym roku. Ale powiem szczerze, dzięki Bogu, że nie jechaliśmy. Dobra, Bernadetko, mam nadzieję, że już niedługo, jak zaś się będziemy mogli trafić w tym studiu, to już bezpiecznie pójdzie pojechać za ta granica. W jedna, w drugą stronę, żeby mogli my wszyscy odpocząć i wypoczywać tam, jak chcemy. Życzmy sobie tego. Tego trzeba sobie życzyć. Ja życzę ci udanej trasy koncertowej, udanego wypoczynku w tej trasie. No i przede wszystkim dużo, dużo siły, no bo tej roboty przed tobą i przed wami dosyć jest sporo. Dużo. Jest dosyć dużo, ale dlatego też, że właśnie w marcu mieliśmy próby zespołowe, gdzieś tam mamy to troszeczkę poogarniane, także jest wszystko w porządku. Moi kochani, trzymajcie tylko kciuki za nasz zespół, słuchajcie piosenek z płyty ulubione Bernadety Kowalskiej i pamiętajcie, bądźcie zdrowi i myślę, że do zobaczenia na koncertach. No i proszę bardzo, Bernadetta Kowalska, moim i waszym gościem była. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.